Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkiss, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Border Office. I pokrótce, dla zainteresowanych, będzie tu się bardzo, bardzo dużo działo, moi drodzy. Jeśli znacie grę Papers, Please, to jest to, tylko że bardziej w 3D z wieloma fajnymi smaczkami. Przejdźmy do gry. Co się dzieje? Dobra, musimy wstawać, halo, stajemy. Witaj, żono. Witam cię serdecznie. Ktoś puka do naszych drzwi. Czas otworzyć. Witam. 07, 08, 09. O, okej. Okay. Mam list. Dobrze. Kontrakt. Wiesz o tym, że postanowiliśmy otworzyć graniczną bramę. I tu oferujemy ludziom kilka prac. Zostało ogłoszone losowanie w marcu. Twoje imię wyszło z listy. Gratulacje, masz nową pracę. Przepraszamy za wysłanie listu późno. Wysyłamy ci specjalny samochód. Już znasz dom, już się przeniosłeś. I jest tu również serwis autobusowy. Proszę, podpisz kontrakt. No dobra, to chyba nie mam wyboru. Sign. Viva Arsztoczka. Arsztoczka. Dobra, tak to się nazywa. Dobra, poczekaj sobie w aucie. Ja muszę obejrzeć, co się dzieje w moim domu. Jakże mamy butle z gazem, jeśli chodzi o to. Przytrzymaj E, żeby sprzedać produkty. Może wpływać na morale rodziny. Okej, czyli... Aha, i możemy dostać plus 10 dolarów, jeśli chodzi o to. Mamy trochę energii, trochę szczęścia. Oczywiście obok szczęścia mamy ilość pieniędzy, które posiadamy, czyli w tym przypadku 15 czegoś tam. Ale czym jest w ogóle Border Office? Jesteście w biurze granicznym i musicie przepuszczać ludzi, czyli sprawdzać ich dokumenty i tak dalej. Tym oczywiście zarabiacie na życie, żeby wszyscy mogli tutaj dostać się do właśnie miejsca, którego już zapomniałem. W Papers, Please była to Arsztoczka chyba, a tu jest to coś tam, no. Także, po domu mamy porozwalane trochę rzeczy, których nie za bardzo możemy dotykać. To jest, możemy na przykład dotknąć naszą żonę, bo to jest nasza żona, jeśli chodzi o to. Jeśli, jak widzicie, z jej szczęściem nie za bardzo tutaj jest fajnie. O, okej. Okay. Teraz możemy też zobaczyć oczywiście kilka opcji, czyli w tym przypadku możemy zobaczyć jej generalny status, że jest uzależniona od cygaretek, czyli papierosków. Możemy jej dać lekarstwo, możemy jej dać jakąś pracę w tym przypadku, czyli bierz jakieś pieniądze, odejdź z pracy, wyślij do pracy. Okej, okay, możemy ją wysłać do pracy i możemy się spotkać w nocy, więc fajne opcje. Dalej mamy tutaj skrzyneczkę z piwem, możemy wypić piwo, okej, okay. Będziemy pić piwo, które będzie mi dawało szczęście, dobrze, i butelkę rzucamy na ziemię, niech będzie. Mother-in-law, okej, okay, czyli to jest nasza teściowa, nie za bardzo, jest szczęśliwa, jest chciwa, czyli mogę jej dać pieniądze i wtedy jej się poprawi ją morale, tak. Czyli poprawiły jej się morale o 6 i daje mi 2 dolary. Tu mamy telewizję, z tego co widzę, możemy sprzedać. Z tego co wiem, to potem mogą nam też ukraść jakieś rzeczy. Jest jakieś łóżko, jest wujek, który lubi, w tym przypadku jest alkoholikiem, więc lubi piwo. A możemy mu dać pracę, wysłać go możemy do pracy. Dobra, niech będzie w takim razie, niech sobie idzie do pracy. Chociaż może jego szczęście będzie spadało. Zobaczymy to wszystko, jakby nie zdziwię się, jak zginą po pierwszym odcinku. No i tu jest nasz synek oczywiście. Możemy zobaczyć, co robi, dać mu tylko czekoladę i go uleczyć. Więc jakby chodźmy do kolesia w aucie chyba. A nie, okazało się, że za domem mamy jeszcze jakieś takie drewniane coś. I możemy tu porąbać drewno. Czy ja tam coś słyszę? Halo, tu coś, jakieś dźwięki dobiegają. Czy my mamy krowę? Witaj, krowo. Okej, okay, nie masz mleka, mogę wrócić jutro do ciebie. Oj, kurczaka mamy. Dobra, to przeżyjemy, jakoś przeżyjemy. Okej, okay, mogę pogrzebać sobie w śmieciach. W sensie, jak to działa w ogóle do końca? O, dobra, czyli tak, możemy sobie patrzeć, co... Możemy sobie coś wziąć z tego, tak? Możemy sobie, mamy kupę. Myślę, że niespecjalnie byłbym zadowolony, gdybym znalazł sobie kupę. A, i tu jest zablokowany i nie wejdziemy. A tu jeszcze możemy sobie wejść. To jest chyba nasz sąsiad, tak? Tak mam to rozumieć? O! Okej, okej! Teraz z nim nie chcę rozmawiać. Witam pana bardzo serdecznie. Mogę sobie wejść do auta. Wow, nawet mamy animację wsiadania! Kurde, to jest to. To jest robota. O, dobra! Zastanawiałem się, jak mam ruszyć. A ja mam ręczny tutaj założony, więc tak to wszystko wygląda. Dobra, jakby chcę poeksplorować trochę tego świata i zobaczyć, co tak naprawdę jesteśmy w stanie to zepsuć. Czemu, gościu, jedziesz polem? Co ty tu robisz w ogóle? Co ty... Może jakiś kolejny nasz sąsiad? Nie wiem, nie będę próbował. Spróbujmy się dostać tam, gdzie mamy się dostać. Wow, 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 jakieś nowe rzeczy zaczęły się pojawiać i droga! Jestem w szoku. Dobra, tu chciałem pojechać, tak, chciałem tu pojechać, dokładnie tak. I ręczny. I mogę wysiąść? Mogę wysiąść? Autobus przeze mnie przejechał. Dosyć ciekawie to wygląda. Strawrącka. Boże, tak się nazywa ta miejscowość. Strawrącka. Witam cię, Pound Shop. O! Czyli tu coś mogę ci sprzedać, jak mam to rozumieć? Mamy to, mamy węgiel, żeby się rozgrzać. Mamy te, możemy sprzedać ci karton. Jakby nie potrzebuję. A, to są griwiny, czy coś takiego.
Okej, czyli mogę sprzedać metal za 4. Już zarabiamy coś, nie? A i mamy jakieś rzeczy. Aha, żeby uleczyć zwierzaka? Nie mam takiego. Mamy linę, mamy pistolet, mamy amunicję, robaka. O, można dać krowie i kurczakowi. Dobra, kupmy dla krowy i dla kurczaka coś. A może będzie w zamian na przykład mleko i tego, nie wiem, jakby zobaczymy. Dobra, omijać ludzi na spokojnie. Okej, czyli tu możemy sobie zatankować jeszcze paliwo, a tam jest sklep. Zapewne w sklepie będziemy mogli kupować jakieś rzeczy typu właśnie czekolada, czy coś tam, żeby dać dla naszego syna, czy dla naszej żony, czy dla kochanki, jeśli jakąś znajdziemy, cokolwiek takiego. O, halo, halo, czekaj, bo mi się tu podoba znaczek na pobokczu. No, this is my favorite place, moje ulubione miejsce, proszę bardzo, myślę, że też moje będzie. Co prawda nie wiem, jak się tutaj dostanę, znaczy mam wrażenie, że będę mógł się tu podobać. Jest jakieś zwierzę, mogę je potrącić? Co jest? Ten koziorożec jest silniejszy od mojego auta. Jeśli to koziorożec, nie jestem w stanie stwierdzić. O, o, haboj, haboloj. Dobra, ręczny wysiadamy, szybko. Nie, nie wysiadam, żeby pobawić się z tym zwierzaczkiem, który tutaj sobie łazi, tylko widziałem śmietnik i chciałbym w nim pogrzebać przed pracą. W sensie, mam takie ulubione prace, nie? I teraz tak, mogę wziąć kupę. Aha, czyli lepiej nie najeżdżać na kupę dwa razy. Tak, nie lepiej nie najeżdżać na kupę dwa razy, czyli tak to wygląda. Jak z naszym szczęściem w ogóle? Jestem w stanie zobaczyć, jak nasze szczęście? Do pupy bym powiedział, więc niespecjalnie jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. W ogóle mogę wykorzystać... O! Okej, mam zapasowe te, mam piwo, okej. Jakby piwo mógłbym sobie od razu wypić. Karton, to jest na sprzedaż. To będzie dla robak i tak dalej. Raczej nie będę zostawiał nigdzie swojego auta, nigdzie indziej, więc... tak mi się przynajmniej wydaje. O, tu jest mój ekwipunek. Mogę sobie wziąć do ręki. Mogę sobie wypić piwo. Nie będziesz się tym przejmował za bardzo, panie oficerze, nie? Okej, jestem już szczęśliwy, możemy jechać. Jeśli dojedziemy, to jakby to może być dosyć ciekawe. Halo, mój wskaźnik paliwa nagle zaczął szaleć. W sensie zrobił się bardzo kolorowy, teraz jest w RGB. O! Halo, bo mnie tu znosi normalnie, co tu się dzieje, halo? Wypiłem tylko je... Dobra, to było już drugie piwo. O, dobra, właśnie, już chciałem powiedzieć, że coś złego się dzieje, ale jak? Bo no, to było tylko jedno piwo rano i drugie w sumie przed pracą. Jakby nikt nie powinien się tym przejmować. Zakładam, że... A on mógł przejechać przez jakiegoś koziorożca, a ja nie. Czemu? Nie wiem, naprawdę nie wiem. I Kansei Drifto. Jest stacja, okej, czyli wiem, że po drodze mam dwie stacje. W ogóle śmieszy mnie trochę to... border, dobra, czyli tu jest granica. Śmieszy mnie to, że przejechałem w sumie do pracy i już w tej chwili jestem w stanie stwierdzić, że patrzcie na mój wskaźnik paliwa. Jakby już w tym momencie prawie pół zbiornika nie mam. A przejechałem tylko raz do pracy. Koniec. Pytanie, czy jestem w stanie zarobić na to wszystko. No, o, jest śmietnik. Okej, karton. Jakieś piwo. Energetyk, o. I same kupy. Dobra, jakby nie będę się tym przejmował. Czy w ogóle jestem w stanie cokolwiek innego zrobić tutaj? Mogę sobie zatankować, a jak wejdę do środka, to będzie coś ciekawego w ogóle. Uuu, mogę kupić olej do samochodu na przykład. Albo antifreezer jakiś. Albo oponę, czyli zakładam, że opona też może mi się rozwalić i nie podoba mi się to. Aha, czyli czym więcej szczęścia mam, tym większą mogę dostać zniżkę. I obecnie moja energia wynosi prawie zero, więc zastanawiam się, jakim cudem mam pracować tutaj i mieć na to siłę, ale... zobaczmy. Okej, wchodzę tu, tu mamy naszą granicę. Są jacyś żołnierze swojego rodzaju, którzy... nie wiadomo czemu chodzą przy beczkach ustawionych z paliwem. Jakby ktoś chciał strzelić, to by rozwalił całą bazę naraz albo całą granicę, ale chyba nie mi o tym decydować. Co jeszcze tu mamy? Jakieś szafki rozwalone. Tak naprawdę tutaj to wszystko wygląda, jakby nawet szyb nie było i ktoś mógłby tu po prostu sobie wejść. O, już nie mam energii, super, dobra, możemy zacząć pracę. Okej, to się otwiera. Muszę włączyć komputer, dobra, włączamy. OS, proszę bardzo. Dexec, Xeon, coś tam. O, ramy, proszę bardzo. DDR-y, trójki, co? Jest, sprawdziło pamięć. Dobra, co mogę jeszcze robić? Potrzebujesz klucz. To jest czapka militarna. Mogę ją założyć? O, mogę ją założyć. Dobra, założyłem czapkę. Tu jest aresztowanie. Żeby tego otworzyć, to jest niebezpieczne. Żeby otworzyć, potrzebuję pozwolenia. To jest odmowa, przyjęcie, kolejny, metal detektor. Okej, jakby zakładam, że... aha, żeby dostać się do komputera, co jest, mam mapę. O, dobra, czyli to jest trochę, ej, to wygląda jak Windows, halo, to jest Windows normalnie XP, to nie będę tutaj nic określał, nic, normalnie działają okienka, mogę sobie powiększyć, pomniejszyć, mogę,
Mogę zamknąć? Wszystko działa, kurde. Announcement! Proszę bardzo. Aha, czyli każdy, kto chce przejść przez Stawrąckę, musi mieć oczywiście taki entry permit. No niech będzie w takim razie. Jakby to sobie zamykam, nie muszę nic więcej. Stamp R jakieś, nie wiem, to są pliki, których nie możemy. To są jakieś tutoriale, niech sobie będzie. Otwieramy mapę i wychodzimy. Dobra, zakładam, że muszę zawołać kolejną osobę. The thief stole your uncle's bed. Super! Pierwszy dzień w pracy dostajesz informację, że ktoś ukradł łóżko twojego wujka. Wspaniała informacja, no nie mogło być lepiej po prostu. Czy mogę zobaczyć twoje dokumenty? Proszę. Super, proszę. Jaka jest, jaki cel jest twojej wizyty? Przyszedłem do doktora. Nie wyglądasz, jakbyś potrzebował opieki doktora. I coś ci wystaje tutaj. Pierwsze co, to bym wziął, może metal detektor, jak to działa teraz? A! Łyżka. Panie oficerze, czy łyżki są niedozwolone? Czy są dozwolone? Jakby... zastanawiam się, czy... co mogę z tym zrobić? Dobra, jak mam odłożyć to teraz? Halo? A, dobra, wszystko jasne. Dobra, zobaczmy, co ty tu masz. Masz ten entry permit. Putilo... Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście jesteś facetem, ale na zdjęciu nie wyglądasz zbytnio, więc... jakby myślę, że nie powinienem sprawdzać innych rzeczy, szczerze mówiąc. Right click to drop the documents. Ok, więc bardzo bym chciał wziąć rejection stamp i przybić ci tutaj. Nie tak, to chyba tu? Nie, jak to się robi? Nie wiem, czy tu, ale dostaniesz oba. Więc o, proszę bardzo. Bam. Teraz mogę wziąć. Oddać ten dokument. Proszę bardzo. Papa, nie macie. Jakby zarabiamy za to, tak? Więc musimy ogarniać. Nie wyglądał jak kobieta. O, tam jest kolejka w ogóle ustawiona. I co, on teraz przyjdzie kolejny, tak? A nie, ja muszę wezwać kogoś, dobra. Bam. Zapraszam. Tak, rzeczywiście, tam jest kolejka. No dobra, zobaczmy, co ten będzie do zaprezentowania. Cel wizyty? Turysta. Okej, okay, jakby zobaczmy. Ze zdjęcia, no powiedzmy, że to jesteś ty, Ivan Holloway, jeśli tak się naprawdę nazywasz. A numer paszportu się zgadza z tego, co widzę. Turysta, rzeczywiście. Data się zgadza. Okej, okay, jakby nie mam do ciebie większych pytań. Jeszcze tylko chwila, miałem zobaczyć tutaj, skąd ty jesteś tak naprawdę. Z Bridnethe, czymkolwiek to jest. Czy jest coś takiego jak Bridnethe? Jest. I to graniczy nawet ze Stawrącką, więc jakby jeszcze tylko tak z ciekawości czystej, nie? Zobaczymy, czy coś masz przy sobie. Masz coś w głowie? Na przykład jakąś metalową płytkę. O, o, o! Łyżka. Ponawiam pytanie, czy łyżki są niedozwolone? Bo w sumie nie wiem. Dobra, jakby nie ma chyba problemów z tym, żebyś mógł sobie tu wejść. Najwyżej dostanę informację, że hej, wysadził się w powietrze czy coś, nie? I tak dalej, nie wiem. Tu jest wiza, więc powinienem tu chyba raczej przyklepywać. Proszę cię bardzo, możesz sobie stąd iść. A, następny. Boże, ale mi się tu syf na biurku zrobił. No trudno, jakby nie będę tutaj na to narzekał, tak? Czasami tak jest, że kiedy się pracuje, to się zrobi jakiś syf, posprząta się po pracy. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dokumenty. No. Transfer, jesteś z transferu, niech będzie, zobaczmy. Jest cel wizyta, więc nie podoba mi się to, może ze zdjęcia. Byłeś w innej koszuli, nie za bardzo mi się podoba opcja tego, że byłeś w innej koszuli, więc weźmiemy sobie rejection stamp. Proszę bardzo, przybijemy ci go w wizę. Bam, i możesz sobie już stąd iść, proszę bardzo, papa. Nie macie. Szczerze, to teraz się zaczynam zastanawiać, ile ja tu mam pracować, czy mam jakąś konkretną godzinę, bo jak graliśmy w Papers, w sensie jak ja grałem w Papers, to był ten cały czas i tak dalej, i ile osób wyrobiliśmy, tyle wyrobiliśmy, a tutaj wydaje mi się, że po prostu muszę obrobić dziennie, na przykład 5, 6, 7, w sensie nie obrobić, dosłownie zabrać mu pieniądze z kieszeni, tylko obsłużyć, tak? Ukradłem moją wejściówkę. Aha, jestem prostym farmerem. O, zapłacisz mi, jeśli cię wpuszczę. Ty mi zapłacisz, ale oni nie będą zbyt mili, więc jakby ku chwale Stawrącki. Ku chwale Stawrącki. Stawrącki, tak. Niestety, musisz iść. Pa, pa. Kolejny. O, witam, miła pani. Niestety kolejna, nie kolejny. Dobrze, jak tam twoje dokumenty? Mamy. Jaki jest cel wizyty? Słucham cię. Dobra, zaraz się dowiemy. Holiday, czyli wakacje. Rzeczywiście, zgadza się.
country, Yalishi. Jest coś takiego jak Yalishi, halo? Muszę sobie zobaczyć. Yaleshi. Rzeczywiście jest coś takiego, dobra. Wydaje mi się, że imię się zgadza i nazwisko też. Jeśli chodzi o numer paszportowy też. Urodzenie się zgadza, więc wydaje mi się, że wszystko się zgadza. Jeszcze tak tylko z ciekawości. Przelecimy cię tutaj skanerem. Zobaczymy, czy coś kryjesz tutaj pod tym ubraniem. Miejmy nadzieję, że nie będzie to łyżka. Dobra, jesteś czysta. Przynajmniej tak, tak to wygląda. No tak, no komputer będzie piszczał, no nie panikuj. To jest w sumie... Więcej osób nie wpuściłem niż wpuściłem. Dobra, proszę cię bardzo. To jest twój, to jest twoja wejściówka i to jest to. Więc proszę bardzo, bardzo ładna pieczątka. Wiem. Zapomniałem, ona sobie poszła, a ja takie, no papa, tylko, no, musiałem sobie przypomnieć, że muszę kogoś poprosić, tak? W ogóle, średnio jestem broniony, bym powiedział, bo jeśli ktoś by chciał mnie załatwić, to mógł mnie załatwić, bez żadnego większego problemu. Dobra, mamy twoje wejściówki. Musimy się dowiedzieć, jaki jest cel wizyty. Student, czyli szkoła, zgadza się. Jak dla mnie wszystko się zgadza, tylko czy jest coś takiego jak Sandvejr? Czy jest w ogóle taka miejscowość? Sandvejr. Nie ma. No dobra. No to papa. No niestety. Nie udało ci się, czekałeś. No już myślałem, że tu wejdzie, bo przez biurko zaczął wchodzić. Mam nadzieję, że nie dostanę żadnej kary. Nawet nie wiem, jak to wygląda, szczerze, więc czy dostanę to po całym dniu pracy, czy jak to będzie wyglądało. Trzeba ogarnąć. Dzień dobry, miła pani. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że ciebie też będę mógł wpuścić jak najbardziej. Czy wyglądasz jak na zdjęciu? Wygląda rzeczywiście. O, czy jesteśmy bez duszy? Czy znamy jakieś dobre miejsce w środku? Czy mogę ją oprowadzić? Ha, przyszła do pracy. No rzeczywiście, przyszła do pracy. Dobra, wszystko się zgadza. Pytanie tylko, czy Krosnaniew coś takiego istnieje tak naprawdę. Istnieje coś takiego jak Krosnaniew? Krosnaniew. Jest, no dobra, no to jakby nie widzę problemu, żeby ci nie przybić tego, moja droga. I zobaczymy, czy stanie się coś złego, czy nie, jakby przyszłaś do pracy. Nie chcę wiedzieć, jaki. Coś, był jakiś dźwięk nim. Aha, czyli po czwartym błędzie. Co się stało nie tak? Miało bombę C4 na sobie, co? Dobra, to rozproszyłem się, bo to była miła pani i nie zwróciłem na to uwagi. Nie słyszę, żeby się wysadziła, więc może planowała wysadzić kogoś innego. Nie wiem tego. Tak naprawdę nie wiem. Nie wysadziła się, to ja jestem zadowolony. Po co było sprawdzać? A tam. Dobra, w celach biznesowych, to słucham cię. Biznes, no rzeczywiście biznes. Tutaj się wszystko zgadza, jeśli chodzi o to. Masz dla mnie. Krakiewa, że mnie wpuszczał chyba, tak? Okej, okay. Niech będzie. Jakby numery się zgadzają, to się zgadza, biznes się zgadza. Niestety to już tak. Sprawdzając po prostu, muszę sprawdzić, czy nic na sobie nie masz. O! Masz klucz. Klucze chyba są dozwolone, więc jakby chyba ci to przybije. A tu są pieniądze, 5 grewinów, więc chętnie wezmę. Moja rodzina będzie wdzięczna. Miłego pobytu w Stawrączce. Papa. Przynajmniej już wiem, w jaki sposób dostaje błędy. I nie wiem, czy jak on przejdzie za któryś tego, czy jak za ten słupek, czy jak przejdzie za tamten słupek, to czy wyskakuje błąd jakby co? Jakby nie było błędu, więc spoko. Mogę zobaczyć twoje dokumenty, proszę bardzo. Biznes. No nie wyglądasz mi na takiego, który przyszedł tu w biznesie, panie, w czapce i... W ogóle wyglądasz, jakby ktoś ci dwoma młotami z obydwu stron głowy przywalił w twarz, a na zdjęciu tak nie jest, więc nawet nie będę cię sprawdzał. W sumie to mogę cię aresztować, jeśli miałbyś jakąś... Chciałbym kogoś aresztować, ej, tak naprawdę, chciałbym kogoś aresztować, bo jeśli odbędzie mi jakąś broń, to bardzo chętnie to zrobię. Niestety broni nie masz i nie mogę cię aresztować, bo byłoby to nielegalne, ale proszę bardzo, chcę cię zabić. No, jakbyś miał C4 jak tamta pani, to może by ci się udało. O, on wygląda jak jakiś biznesmen, NCF. Dyplomata from Yaleshi. Yaleshi, rzeczywiście coś takiego jest. Dyplomata, okej. Niech będzie w takim razie, jakby data się zgadza. Yaleshi, KPU coś tam też się zgadza. Wytrzesz masz tak, jakbyś chciał rzeczywiście kogoś zabić. W sensie, wszystko wygląda legitnie, ale wiesz, ze względów bezpieczeństwa muszę sprawdzić, czy na pewno nic przy sobie nie masz. Tak ogólnie, na przykład czegoś w spodniach, pasek masz metalowy, nie masz. Kurde, to wszystko się zgadza. No to wchodzisz. Bim, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie dostanę żadnego erroru, problemu, ani nic z tych rzeczy.
Boże, jak oni powoli chodzą. Ja tu czekam na te wszystkie dokumenty i tak dalej. Witam cię serdecznie, dzień dobry. Jaki cel wizyty? Jakby numery się w ogóle nie zgadzają. Jakby powód jest nie twój biznes. I skąd pochodzisz? Stąd, więc całkiem ciekawie. Masz coś na sobie, bo chciałbym cię aresztować? Nie mam takich możliwości, więc bardzo chętnie przybiję ci tą wizę i możesz sobie iść do właśnie swojego kraju. O, czas, żeby iść do domu. Wyłącz komputer. You can get up from the seat. Aha, okej, czyli muszę wyłączyć start. Wyłącz komputer. Okej. Możemy sobie pójść do domu. Ciekaw jestem, ile zarobiłem. Mam 23. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest tyle, ile miałem, czy to jest mniej, czy więcej. Mogę coś sprzedać z biura, może? Dobra, wychodząc, zamknijmy drzwi, żeby jakby w teorii nikt sobie nie wyszedł. Nie możemy chyba tu nic więcej ukraść. Są autobusy, które przejeżdżają przez moje auto i nie będę w co wnikał. Tu nawet nie chcę wiedzieć, co się stało. Co wy tu robicie, kaman? Co wy tu robicie? Co tu się dzieje? A ty masz minę... Taka... Siedzi taki uśmiechnięty. Wjechał komuś w auto. Okej, nie będę w to wnikał. Jedziemy do domu. Musimy załatwić trochę rzeczy. Tam ci w ogóle w siebie powjeżdżali. Halo! Halo, panie autobusie! Proszę sobie stąd iść. Dobra. Powiem wam. Nie wiem, czy dostałem te pieniądze, które już powinienem dostać, czy dostanę je na przykład w domu, czy jak to będzie wyglądało, ale na pewno muszę się zatrzymać tutaj i zobaczyć to. To musi być niewinne coś, bo jest klub. W sensie logo bardzo ładne, nie? Jakby nie będę się doczepiał. Nie wiem, czy mogę też tu coś ukraść. Ale czy... 10 grywinów? Płacę. I to tyle? Do takiej obdartej nory, gdzie do suwido jest przyklejony komiks? Czy coś takiego? To tyle? O, mogę sobie piwo drinknąć za darmo. O, to jest coś. W sensie wiem przynajmniej, że jak zapłacę plus 16, to piję jeszcze jedno. Czemu nie? I coś tu, ktoś tu w ogóle jest? O, holy shit! Co tu się dzieje? Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy coś tu się dzieje? Czemu ja tak leżę prawie? Halo? Halo? To jest kolejne piwo. W sensie liczyłem na coś innego w tym miejscu, więc się lekko zawiodłem. Szkoda, mogę sobie stąd iść już. Przepraszam. O, a teraz będę mógł wejść znowu? A, bo zapłaciłem już, dobra. Darmowe piwo codziennie. Okej, nie wiem, czy jak jutro przyjdę, też będę musiał płacić 10 grywinów, ale... O, nagle muzyka ucichła. Z jakiegoś dziwnego... O, nie wiem. Dziwne to. No nie, chyba sobie żartujecie. O! Nie chciał mi samochód odpalić, już myślałem, że nie mam paliwa, bo dopiero pokazuje mi wskaźnik paliwa, jak go odpalę. O, jeszcze mam pół zbiornika. I tak, nie zmieniając faktu, będę musiał sobie zatankować na stacji, bo kolejnego dnia do pracy już nie dojadę i w sumie pewnie to, co w ciągu dnia zarobię, to się okaże, że będę musiał po prostu wydać na paliwo. Dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Możemy wejść do sklepu, zobaczyć, jak wygląda sklep tak naprawdę. Wygląda na, powiedziałbym, bardzo biedny i jakiś dziwny koleś kręci się obok, no ale nie będę w to wnikał, tak? Mogę sobie podejść do każdej rzeczy i sobie kupić. Mogę kupić jakieś cukierki i tak dalej. Witam cię serdecznie. Aha, czyli u ciebie nic nie kupuję, tylko mogę sobie podejść i stricte tak kupić coś takiego. Okej, wygląda to na dosyć słaby sklep, jeśli chodzi o to, ale obok mamy tutaj, zakładam, że będę mógł coś wygrać, bo jest kostka, więc pewnie można zagrać, zaoferować jakieś swoje pieniądze i coś wygrać. I możemy też na przykład sobie otworzyć tutaj kosz na śmieci. I mamy butelkę do zwrotu, czemu nie? Nie za dużo szczęścia. Paliwo mamy! O! Mamy paliwo, moi drodzy! Dobra, teraz pytanie, jak mogę to zrobić? Czy ja mogę jakoś to paliwo wziąć do ręki, w sensie, tak? I teraz co? W teorii trzymam go w ręku. Wygląda... Znaczy, dźwięk był, jakbym zapinał sobie rozporek, ale... To jest inna kwestia, dobra. Cześć! Jakby chciałem zatankować. Czy mogę jakoś zatankować? Jak zatankować? Okej, okay, jakby nie krępuj się. Okej, okay, podniosłem maskę i mogę tu sobie wrzucić płyn do spryskiwacza, nie, do chłodnicy, to jest olej. A gdzie mogę wlać paliwo? To jest moje pytanie. A nie, bo tu, do auta i fill. Okej, okay, nie wiem, ile jestem w stanie odzyskać tego paliwa, bo jeśli będzie cały bak, to będę zadowolony. Nawet bardzo. Dobra, zobaczmy, tak naprawdę. Nie możemy odpalić auta, fajnie. O, odpalił, dobra. I mamy full! No i to się nazywa robota, ja wam powiem.
To się nazywa robota, tylko teraz nie podjadę tu chyba. Nie, dobra, podjadę, musimy sprzedać trochę śmieci, które mamy i tyle. Dobra, mogę ci zwrócić tą butelkę za 3, tą butelkę za 3, ten karton za 2. Ile mam pieniędzy tak naprawdę w chwili obecnej? Jestem w stanie zobaczyć, ile mam pieniędzy? 21, czyli jeśli bym kupił nawet pistolet tak dalej, no to mam 20, to nie wiem. No dobra, chyba wracamy do domu tak naprawdę, bo chyba wszystko mamy. Dobra, dotarliśmy do domu jakimś sposobem, nie wiem jak, ale jakoś się to udało zrobić. Zaparkujmy sobie jakoś tu, ręczny, i wysiadajmy. Jakby jestem bardzo ciekaw, czy potrzebujesz rzeczywiście palić na przykład w domku, w sensie mamy to drewno całe i tak dalej. Ale zastanawiam się, czy muszę to robić. Bardzo chętnie podszedłbym sobie do bagażniczka i wyjął sobie te rzeczy. Karton miałem mu sprzedać, jeszcze jest tutaj, jakby no trudno, nic z tym nie zrobię. Spróbujmy pójść do zwierzaków. Witam serdecznie, pani krówko. Wziąłbym to na przykład do ręki i dałbym ci. Mogę ci dać jakoś to? I can give it to the cows to eat. O, mogę tu otworzyć panel. Mogę kupić krowę za 5, kupić kurczaka, dać zboże i dać robaka tym. Okej. Jeśli chcę więcej mleka, muszę im dać. Okej, macie zboże. Nie mogę ci dać. A ty masz robaki w jakiś sposób? Mogę to zobaczyć? W sensie, czy dostałaś te robaki? Mogę zobaczyć. Tak, zniknęły mi z ekwipunku. Więc w jakiś sposób musi to się tutaj pojawić. Teraz pytanie jeszcze, czy jeśli pójdę do śmietnika, to coś się zmieni względem ranka? Nie, nic się nie zmieni, czyli całe szczęście nie muszę się tutaj myć ani nic takiego, tylko wystarczy moje szczęście. A, no i może coś moja żona zarobiła, czy już wróciła? Jest i moja żona, dobra. Mamy też gazetę w ogóle, nie zwróciłem na to uwagi. A, otwarte przejście, dobra, niech będzie. Żono, czy coś zarobiłaś? Jeśli chodzi o to, zobaczmy twój ogólny status. Czuję się ciepła i tak dalej. W sensie, że jej ciepło, tak? Praca, zarobiłaś 10. Zabierz pieniądze, zabierz wszystkie pieniądze, bierz połowę. A po co jej pieniądze? Bierzemy połowę. Szczęście trochę spadło. Jakby nie będę się przejmował, dam ci papieroski i będziesz szczęśliwa. Bo za te papieroski coś zrobię. Dobra, teraz tak, ona chce pieniędzy. Jej, jakby na jej szczęście mi za bardzo nie zależy. Mamy lodówkę, więc możemy sobie to schować. Musi pójść do lodówki. Możemy wziąć energetyka i odzyskać trochę energii w każdym momencie. Mogę ci dać piwo? Aha, muszę znaleźć jakieś piwo. Jak z twoją pracą? Zarobiłeś 7. Biorę wszystkie pieniądze. Pff, bo i tak dostajesz ode mnie piwo, więc nie licz na nic więcej. A ty nie dostaniesz czekolady, bo masz 87% szczęścia, więc nie potrzebujesz. Więc zróbmy jedną rzecz może. Jeszcze... Spotkajmy się w nocy. Aha, czyli nie chce, tak? Ona nie chce, a może małe szczęście ma, czy coś. Nie będę w to wnikał. Możesz opuścić też pracę później i tak dalej. Więc, moi drodzy, tak w sumie wygląda ta gierka, jeśli chodzi o to. Jeśli będziecie chcieli więcej tego dziwnego czegoś, dajcie znać oczywiście. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, no i pa, pa!